Witam państwa bardzo serdecznie, a właściwie witamy w naszym magazynie Bez Spina. Witam państwa Konrad Hyszkiewicz i Wojciech Biedroń. Wymieniane już tu. Konradzie, słuchaj, ale nie, to czekaj, wyciągnij, bo to jest bardzo ważne. Bo jest biało-czerwony. Czy ty oglądałeś wczoraj mecz naszych Orłów? Na moje nieszczęście tak, oglądałem. Orły starły się z Owcami. Tak, i w tym starciu, że tak powiem, orzeł, prawie wywinął to orła. To był taki orzeł morzeł, nie? Jak taki orzeł morzeł. Prawie nie morzeł, ale no jakieś tam karny z kapelusza trochę wyszedł. Orzeł i się udało. Orzeł umorzył. Udało się przez te barany jakoś tam przejść. Dwie bramki żeśmy zdobyli? No dwie na szczęście, bo jakby 1-0 po karnym, to byłaby już kompletna kompromitacja. Słuchaj, dobrze, bo tam wiesz, operatorzy Włosków Widłowy grali przeciwko naszej profesjonalnej kadrze. Tak, jeden w ogóle, podobno ich najlepszy zawodnik, w ogóle nie mógł przyjechać na kadrę, bo miał jakieś ważne obowiązki w pracy. Zmianę miał akurat. Nie dali mu urlopu akurat. Zmianę w magazynie miał akurat. Nie było za cholerę nikogo. Przepraszam bardzo, jakiś dyrektor banku, czy jakiś taki ważny funkcja. Wiadomo, my to jest tak dworujemy, a każdy by na wyspakowczych chciał sobie posiedzieć. Ale ty miałeś podwójny dramat z tego, co słyszałem wczoraj z tym meczem, nie? Tak, bo ja sobie kupiłem nowy telewizor i oglądałem tę tragedię w 4K. O Jezus. Dobrze, proszę państwa, bądźmy dzisiaj naprawdę miłościwi dla Konrada. To naprawdę nie jest najlepszy dzień w ogóle chyba dla nas wszystkich. Ja myślę, że każdy ma traumę po wczorajszym meczu, kto oglądał oczywiście. Traumy na szczęście nie mają nasi widzowie i jak mawia Maciej Zemła, który już jest na posterunku po drugiej stronie, przejdźmy więc do komentarzy. Anna Podwyszyńska, a propos właśnie Maćka, no. Pan Maciej Zemła, oprócz tych peowskich serduszek, które właśnie zdobył w czasie tego słynnego wizyty. Rajdu w sztabie. Tak. Zdobył również nasze serca, zawsze, oczywiście. Proszę nie przesyłać zdjęć z miłosnymi listami do Macieja. Dobrze, no bo już ta skrzynka się nie domyka, szczerze mówiąc. No to prawda. Konfederat. Giertych powinien być jedynką w Koninie albo w Janowie Podlaskim. Dobry wynik gwarantowany. To prawdziwa stajnia. To prawda. Same pierwszorzędne kunie. A właśnie a propos kuni. Urszulka. Kuń potrzebuje siana, dlatego obojętnie gdzie wyląduje, ważne jest koryto. To bezpieczne jeszcze koryto. Jakichś zarzutów znowu nie dostał albo... Nie. Jak już dojdzie do koryta, to już żadnych zarzutów nie będzie. Tak. Jan Maciejczyk. Panie Konradzie, źle pan szukał. Strona KOPO jest na papierowym internecie i tam jest przecież papierowy też program. Internet. No przecież Tusk wydrukował internet ostatnio, pamiętasz? A zresztą będzie jeszcze generator dzisiaj, więc Tak. I Andrzej Czubak, co ma nam do powiedzenia? Andrzej Czubak na koniec: zazdroszczę prowadzącym, tematy same wpadają jak gołąbki, co dzień to więcej. Panie kochany, nie jest tak łatwo wcale wbrew To pozorom, prawda, nie? No dobrze. Było akurat dziwnie w Słuchajcie, tym tygodniu. Zaczynamy jakby pierwszą część naszego spotkania od tych nowych, wspaniałych, nowych, zanim starych kandydatów. Zanim zaczniemy, jakie ty masz zaimki? Jestem panem Wojtkiem. Panem Wojtkiem. Panem Wojtkiem. A strasznie nieprogresywnie. Właśnie, bo niektórzy twierdzą właśnie, że mają zawsze te na Twitterze tak jest, że mają jakieś tam on, jego, ona, ono i właśnie... Osobą dziennikarską jest. No właśnie. Na przykład, nie? I chyba teraz właśnie taka osoba nam się trafi. Osoba poselska. Znaczy osoba chce być osobą... Osoba kandydacka chce być osobą poselską. Osoba kandydacka, Maciek Zemła podpowiada. Tak, osoba kandydacka, oczywiście, że tak. No więc dobrze, drodzy państwo... Aktywiszcze. Zaczynamy od aktywiszcza. No tak sam siebie ona, ono, one nazwało. San Kocoń kandyduje w Krakowie w okręgu 13 z miejsca 19, reprezentuje Ostrom Zieleń. Jestem aktywiszczem LGBT i aktywiszczem ekologicznym. I ekologicznym jestem aktywiszczem. Aktywiszczem jestem. Dzisiaj zadał mi kolega redakcyjny takie pytanie. Jak na przykład nazwać, przepraszam, to by tak ładnie powiem, seks workerkę, żeby końcówka było szcze. Prostytuszcze? Kurcze, nie wiem, dobrze. Rozumiem, ale okazało się... Ty, jak macie? Czekaj. Kurtyzaniszcze. O piękne. Kurtyzaniszcze. Wspaniale. No, oczywiście, że tak. Maciej, gratulujemy. Ale okazuje się, że aktywiszcze, No właśnie, czym jest oprócz aktywiszczem? Aktywiszczem byciem? Jest jeszcze czymże innym jeszcze jest? Zobaczmy to.
ono jego rzecznicze Nicze. Prasowe i człończe zielone. Człończe, człończe Peru, można powiedzieć tutaj. Co za człończe? Kiedyś było słońce Peru, teraz jest człończe teraz Peru. Teraz jest człończe Peru, członka. Jakże członek. Każdy ma takie człończe, jakie, tak, jakie na jakie ono, one, ona zasłużył. Dobrze, to co? To jest Słońce przyszłość Platformy Obywatelskiej. Tak, co młode kadry. Obok Romana Giertycha, ostra zieleń, nie? Czyli przyszłość Platformy to jest ostra zieleń. Ja bym można powiedział powiedzieć. Ostre czego zapalenie, ale na razie zostawimy. No zapalenie zieleni, można powiedzieć, w do tym wypadku, bo było niezłe. Do boju ruszyła babcia Kasia, drodzy państwo. O. Babcia Kasia. Czyli też młode kadry Platformy. Młode, tak. młode kadry Platformy Obywatelskiej. Udały się osoba babcio Kasia. Osoba babcio, w osobie babcio Kasio, babcisze. Babcisze ruszyło na jeden z eventów jednej z organizacji ProLife. No i co z tego wyszło, zobaczcie sami. Mój różaniec jest gorszy od waszych. Zakłamanych, bezczelnych. Nie wiecie, miacie pojęcia, co to jest modlitwa na różańcu. Tylko potraficie nimi bić i straszyć. Szczególnie takie gówniary jak ty. Mają zlasowane mózgi. Mam nadzieję, że będziesz miała chorą ciążę i każą ci rodzić ją. Nie zrobią ci aborcji, bo o to twoi walczą właśnie. I to się odbije na tobie. Moim zdaniem babciszczy nie grozi to, czym grozi. Aborcja, nie grozi raczej. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że znamienne jest to, że ci wszyscy właśnie te feministki, obrońcy praw kobiet, zawsze osobom, kobietom pro-life życzą aborcji z gwałtem. Znaczy, zwróciłeś na to uwagę. I chorej ciąży. I chorej ciąży, Ciąży życzą. No tak to jest, drodzy państwo. W moim przekonaniu babcia Kasia byłaby wspaniałą ministrą od wyznań. A, no i tam pewnie. Na stos by posłała. I tak, tym różańcem by tak katolik, wymachywała. Katolik, da. Tak. Dobrze. Aleksandra Wiśniewska. Tak. Nowa gwiazda. Tata tam pomógł. Znaczy, oj, tam pomógł. Namaścił. Osoba załatwił. Namaścił. I pani Zdanowska, no bo ona ją tam promowała. Tak. Pani jest, Aleksandra tak? Wiśniewska, wielka nadzieja Koalicji tak. Obywatelskiej. Stwierdziłem, że zatęsknimy za Klaudią Jachirą i szybko się okazało, że owszem. Pani Aleksandra Wiśniewska postanowiła zakrzywiać czasoprzestrzeń. Mm-hmm. Chciałbym, żebyście się państwo wsłuchali w jej słowa, w sposób artykułowania myśli, w ten piękny polski akcent. Tak, tam oczywiście jest. Z tym akcentem to nie wszyscy kandydaci Platformy Obywatelskiej. Tak, oni, którzy mają problem. Niektórzy mają problem. Aleksandra Wiśniewska, wsłuchajcie się w głębi jej wypowiedzi. To bardzo ważne. Tak. Polityka powinna wydobywać z nas, co jest najszlachetniejsze, a nie to, co jest najpodlejsze. Bo politycy nie powinni być jedynie posłami, ale również posłańcami, którzy podróżują między izbami parlamentu a obywatelami, między ulicami naszych miast, do tego, żeby bronić naszych obywateli, żeby ich reprezentować i żeby nigdy świadomie nie wyrządzić zła. Więc ona podróżuje, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na posła Jońskiego. Zwróciłem uwagę, no był taki lekko zakonsternowany, taki, może co, on co tu się dzieje? Co tu się od aktywiszcza? Panie? No, sytuacja... Od posłańczyszcza, bo tam było posłańce, także posłanie mają być posłańcami. Czy może ona powinna zagrać elfa we Władcy Pierścieni, którymś to ona byłaby takim posłańcem, wiesz. A. Elnorda. Elnorda. Dobrze, proszę państwa, zostawiam państwa z tym. Z posła Jońskiego mi nawet trochę żal. Troszeczkę żal jest, tak. I dobrze, i teraz bardzo ważna... Jeszcze jedna rzecz, proszę, przypomina się, jak Robert Biedroń był zakonsternowany tym krzykiem Jany Szostak. To jest podobne, to są analogie pewne. Chyba będzie jeszcze Jana Szostak, albo nie wiem, czy będzie. Chyba nie będzie. No dobrze, posłanka Kołodziej, tak, bardzo słabo eksplorowana osoba poselska przez nas, ale jednak zauważyliśmy ją już od kilkunastu odcinków. Mamy nadzieję, że zostanie natomiast poselką. Natomiast jestem bardzo zaniepokojony, dlaczego Platforma ją tak chowa, bo to jest naprawdę wspaniałe kadry. Niesamowite są te kadry. Śląskie kadry. No. Ona tam ma bardzo popularna przecież. Jo, w każdym bądź razie mniejszość śląska... wyszła jednak na powierzch z bunkra i postanowiła podzielić się pewną refleksją dotyczącą młodzieży i dzieci w wieku szkolnym. 1 września był, prawda? Tak, tak. Posłanka Kołodziej.
Szanowni Państwo, dzisiaj 1 września. Tradycyjnie Ślązacy przychodzą do szkoły z dziećmi, które przynoszą ogromne tytki. W tych tytkach są słodycze. Potrzebujemy pieniędzy na psychiatrię dziecięcą, na pomoc pedagogiczną, ponieważ wszechobecny hejt, przemoc rówieśnicza zabija polską młodzież i polską szkołę. Rówieśnicza, tak. Znaczy ja uważam, że absolutnie się z panią Kołodziej zgadzam, że potrzeba wsparcia na psychiatrię. Nie, no to oczywiście. Dziecięcą wiadomo, że też, ale wypowiedzi pani Kołodziej stanowią to jednak prawda. Mimo wszystko pewną taką, no, nie wiem, platformę dla specjalistów z różnych dziedzin, nie? To prawda, ona się od logopedii zna. Prawda, przez również te kwestie emocjonalne. Ale pamiętam, że wcześniej się wypowiadała na temat dietetyki, tak, wśród młodzieży, że jedzą teraz psychiatry? szwung, tak, że jedzą słodzone dzieci w Polsce. Dobrze, nie jest dobrze, że nie mirabelki, ale niż czap, tak jest. Tak dobrze, bywało. No skoro pani Kołodziej, a poziom naszych żartów jest taki, że tak z nazwiskami różne rzeczy robimy, to bardzo dużo nas mówi. No to jak pani Kołodziej, to i pan Kołodziejczak, który no proszę, jak się let tutaj... the rain on me postanowił pokazać, że nie boi się albo deszczu. I'm singing in the rain. Zobaczmy pana Kołodziejczaka. I tak jak my dzisiaj chowamy się przed deszczem, musimy jasno powiedzieć, że nie boimy się wyjść pod ostrzał deszczu, czy tych strzałów, które mamy dzisiaj od PiS-u w moją stronę. Ja się tego nie boję. Strzelajcie we mnie pierwszego. A wiesz, co mi Maciek zaczął śpiewać? It's a rainy man. Hallelujah. Tak. Ale on tam mówi, że do niego mają strzelać, no i wystawi się na deszcz. Co mają z takich może tych pistoletów może, na wodę strzelać? Może tam w ogóle nie padało, tylko przyjechał Tusk z tymi leszkami. A może na przykład minister Wąsik wysłał strażaków ochotników. Jak na Dyngusa, po prostu oblewał ich tym wężem taki po prostu. Do Dyngusa jeszcze trochę. Do tych wcześniej inne święta jeszcze będą, inne tak. Święta. No w każdym razie Kołodziejczak, pan Kołodziejczak nie boi się deszczu. Tak. Rainy man, hallelujah. Jest rainy man. I w takim dobrze, żeby nie rain man, prawda? Tak. Ale skoro Kołodziejczak... Z Dustinem Hoffmanem był taki film. Jak? Rain man. A o tym autystycznym tak. Raymanie? Nie, to taki to nie. To Kołodziejczak nie jest rain man. Nie. Jest autystyczny. Dobrze. Z tego się nie żartuje, nie, oczywiście, życiu, ale oczywiście. Film fajny, polecam. Oczywiście. No dobrze, skoro Kołodziejczak, skoro pani Kołodziej, to musi być i poseł Nitras. Bo poseł Nitras to postanowił... najbardziej taki energetyczny w on nich. Bardzo lubi energetyki. Tak, bardzo. Pije naprawdę dużo. Tak, energetyczny. Przez nos. No bo to już czasem ci ta piana wyjdzie, no tak, przez nos. No, wiadomo, wiesz, tak, za bardzo sobie wstrząśniesz ten energetyk i ci tak pójdzie, wiesz, potem tego. Dokładnie. No, różne są sytuacje. Różne. Poseł Nitras sam by to najlepiej wytłumaczył. Oczywiście. W każdym razie, poseł Nitras, zadajemy takie pytanie, czy i kiedy poseł Nitras zostanie kardynałem? O! No, dajemy. Historycznie Jan Paweł II, który opuścił komunistyczną Polskę i został wybrany na papieża i objął stolicę w Watykanie. Wie pan, że to była ofensywa polityczna i tak naprawdę zawdzięcza ten wybór, zgłosili go biskupi niemieccy. Ale porównuje pan Donalda Tuska do Jana Pawła II? Mówienie, że Tusk uciekł, kiedy on objął najważniejsze stanowisko, jako kiedykolwiek Polak pełnił w historii świata nowożytnego. Historia świata czyli nowożytnego. Bycie królem Europy jest ważniejsze niż bycie papieżem. No przecież oczywista sprawa. Podawanie marynarki pijanemu Junckerowi. Tak. No przecież to jest dużo wyższy niż objął stolicę w Watykanie. Tak, albo dawanie się tam klepać mu klepać po polisku. Tam, wiesz, ty polski fajny jesteś, opar. Ja. W każdym razie, no skoro poseł Nitras tak uważa, no to... Ale zobacz, biskupi niemieccy go wybrali. Wiadomo, że tak. No to jeszcze szybko w takim razie Borys Budka, Borysław Szczodry. Od dzisiaj Borysław Szczodry. Pierwsze pytanie, szybko. Do którego roku życia dziecka Platforma chce wypłacać babciowe? A. Do drugiego, B. Do trzeciego, C. Do czwartego. Która odpowiedź jest prawdziwa? Do czwartego. Przepraszam. Tak, przynajmniej sprawdźmy, matko, czy to jest prawdziwa. Czy to jest prawdziwa odpowiedź? Pan trzeciego, nie? Ja będę do czwartego. Hojniejszy niż tak. Przewodniczący Tusk. Do trzeciego, to nawet ja pamiętam, naprawdę. Kurczę, to może pan namówi przewodniczącego Tuska, żeby trochę to babciowe wydłużyć, bo to jego autorski na program, na stronie sprawdzałam ostatnio, było do trzeciego, absolutnie było już napisane, no chociaż oczywiście papier. Dobrze, ale to już panowie sobie sami rozstrzygną.
Borysław Szczodry. No, wydłużył Szczodry. Nieistniejące babciowe, które nigdy z niej zaistnieje. Ale w ogóle jaka świetna formuła wywiadu. Przepytywanie z programu. No ja nie wiem, chyba każdy poseł platformy. Jak można zadawać pytania o program? No właśnie. Przecież to jest skandal. Każdy ma inną koncepcję. Wszyscy wiedzą, że platforma nie ma programu. Musimy kończyć. No to w drugiej części się widzimy. Konrad Hiszkiewicz. Wojciech Biedroń. Witamy się. Witamy się w drugiej części. W drugiej tak. części, tak. Witam państwa bardzo serdecznie, właściwie to witamy, Konrad Hiszkiewicz i Wojciech Biedroń. W drugiej części, w drugiej części naszego przerażającego, bardzo potwornie smutnego programu. Smutny, przerażający, chciałbym państwu powiedzieć taką refleksję po tych wielu latach naszych spotkań, że to jest bardzo smutny program. Tak. Smutny, że czasami... Taki komediodramat, można powiedzieć. Tragikomedia. Komediodramat. Ale momentami i thriller, i horror. Dobrze, więc skoro horror i thriller, okazuje się, że Ryszard Petru wraca... Można powiedzieć, powrócił. Powrócił, wraca i to w wielkim stylu. Nawiązując do słynnego filmu Tarantino, ale... Przyjechał na Rubikoniu. Przyjechał na Rubim koniu. W Sześciu Króli prawie, Sześciu Króli, że oczywiście. Tak, przyjechał. I postanowił odnieść się do swoich nowych pryncypałów. I nawet to sprzeniewierzył, sprzemienił, jakby powiedział Ryszard Petru, ponieważ Ryszard Petru postanowił się wypowiedzieć o Kosiniaku, no właśnie kim? Kosiniaku, my wiemy, że Kamyszu. Tak. Ale Ryszard Petru ma nieco inną koncepcję na temat nazwiska swojego szefa, którego, Maciek przypomnij, na ostatnie miejsce go chyba wpuścił, nie? Dobrze. W każdym razie Ryszard Petru in the house w pięknej opowieści o Kosiniaku. Jakim Kosiniaku? Posłuchajcie. 1 października. Wybiera się pan na ten marsz z Donaldem Tuskiem, czy nie? Ja się sam wybieram na ten marsz. Znaczy do zasady, żeby jasne, nie rozmawiałem jeszcze na ten temat ani z panem Szymonem Hołownią, ani z Władysławem. Uważa pan, że Kosiniakiem Kamyszem. Jeszcze raz, z kim? Z Władkiem Kosiniakiem Kamyszem. Przepraszam, jeżeli przekręciłem nazwisko. Nie, ja tylko nie dosłyszałem właściwie już. Myślałem, że pan różne osoby wymienia. Nie, przepraszam. Ale... Ja się odcinam, żeby Koniszem nazwać, może Koniuszym. Wielkim Koniuszem. Konisze to bardziej Roman Giertych. Ale chyba, wielkim nie? Koniszem wszyscy wiedzą, że wielkim, naprawdę wielkim. Konturem. On by pasował na takiego komtura. Trochę nie? Tak. Ale nawet sam Petru się załamał, kiedy cholera. Ale znowu spadka. Ups, I did it again. W każdym bądź razie pytamy, czy Kosiniaka Konisza. Od niedawna śmieszą takie żarty Ryszarda Petru. Ja uważam, że to są dobry żart. No. Konisza wart. Dokładnie. No dobrze, na scenę wraca koń też... Koniuszy by się uśmiechał. Wielki Koniuszy miasteczka Wilanów. Dobrze. Joanna Mucha. Tak. Ta, co była muchą przechodnią w wielu partiach. Tak, teraz pamiętam ją jako ministrem sportu, która tam właśnie ten trzecią ligę hokeja właśnie wymyśliła na nowo. Na Stadionie Narodowym. I pytała się, kto wybrał drużyny na finał Pucharu Polski. No, takie tam... Kto wybrał tę drużynę na właśnie, finał nie Pucharu? Wiem, losowanie zrobili, wybrali. Joanna Mucha, to jest państwo, wraca i wraca też w swoim stylu, czy pięknym to sami państwo ocencie. Ona postanowiła się trochę o programie wyborczym swojej własnej partii wypowiedzieć. Bardzo krytycznie. Właśnie czemu? No ale posłuchajmy. Mam tutaj tę ściągę, słuchajcie, bo tego jest dużo, więc mam ściągę, notabene dwa słowa o ściądze. Pomyślcie sobie, jak bezsensowny jest nasz program wyborczy, nasz system nauczania. Ja się muszę zgodzić z panią Muchą, że bezsensowny jest oczywiście ich program wyborczy. A się od razu, pani Anna, ja się od razu obcinam. Tam miał być tęczowe paski, dziewczęta, tak? Zauważyły, że ten makijaż to raczej na wieczór i to tak na randkę bardziej. Może szła na randkę. Na wieczór, tak, wieczorne spotkanie. Na jakiś, tak. bal czy ten. Ale jak zastanawiacie się, jak bezsensowny jest nasz program. No, szanuję za samą krytykę. Jakieś 5% wyborców zastanawia się, jak bezsensowny jest program Kośniaka-Kamysza. No, i nie
Kośniaka, no teraz już Koniusza. Koniusza i Konisza robił. I Szymona Chochołowni. W każdym razie, no ocencie sami państwo panią Joannę Muchę. Zaczęło się teraz palisadowanie płotów, znaczy plakatów wyborczych. A, tak, tak. Czyli wieszanie wszędzie, gdzie się da, plakatów, bo PiS wykupił wszystko i nie ma gdzie wieszać, trzeba na płotach. A, i trzeba na płotach. I wyobraź sobie, że prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, też szuka osób, szuka słupów, na których zawiesi. Nie mylić z naszym Jackiem Karnowskim. Nie mylić z naszym Jackiem Karnowskim, nie ma żadnego pokrewieństwa. Szuka takich słupów i na tych słupach chce wieszać i znalazł. I znalazł słupa. Zaraz słupa, okazało się, a pan prezydent Sopotu o słupach to bym mógł wiele opowiedzieć, ale to zostawmy to kiedy indziej, ja się na wszelki wypadek. Ja też się odkopię za samą sugestię. Za samą sugestię pójdziemy siedzieć, ale w wolnej Polsce wiadomo, że pójdziemy siedzieć. Pójdziemy, dokładnie. Więc. Pan prezydent Sopotu i pytanie zgoła dziwne, czy jest przystojniakiem. O. Wiadomo, że jest, ale teraz to wiemy na pewno. Po całym dniu pracy jeszcze tylko plakat u Stefana. Szukamy następnych miejsc. Jestem dumny, że mam takiego przystojniaka u siebie na płocie. Zawiesić przystojniaka na płocie, ale wiesz, o ta bliska relacja jest bardzo, widziałem, tak nie? Go przytulił czule, bym powiedział. Czule. Tak jak Robert Biedroń Czarzastego, czy tam odwrotnie. Czy Śmiszka. Śmisz, ale wiesz, nie, bo ostatnio właśnie Czarzasty tak. Ale proszę zwróć uwagę, że też w ogóle Śmiszek nie występuje z Biedroniem Robertem. To prawda. Bawił się częściej Czarzasty. No. Sprawdzimy wszystkie soszale, gdzie bawił się. Oczywiście, Śmiszek, my to mamy oczywiście wszystko tak. Ten, pod kontrolą całą pełną. Tak, całą pełną, tak. Jana Szostak, Sychostak albo SZ. Nowa gwiazda lewicy. Dzisiaj. Nowa stara, można powiedzieć. Dzisiaj Czarzasty nie powiedzieć, no wiecie, Białorusinka, nie? To... I znowu problemy z pewnym akcentem, ale też filozoficzna koncepcja płotu, zapory na granicy. Tak. Mnie nie dziwi, że Białorusinka jest przeciwko temu zabezpieczeniu. Czemu? No, dobre pytanie. Znaczy ja rozumiem, że Łukaszenka byłby przeciwko tej zaporze. No i pani Szostak też jest. Aha, ale ona podobno jest z opozycji. Ona, czy tak ona jest z lewicy, bo ją wyrzucili, bo chciała nie, w sensie, że ona chciała w 9 miesiącu ciąży robić aborcję, to nawet Tuzk nie dał rady. Ale Biedroń ją przygadał. Biedroń ją przygadał, oczywiście pani Szostak, o murze granicznym, ale wszystkim, zwłaszcza końcówka tej koncepcji graficzno, no filozoficznej, zobaczmy sami. Mur ma to do siebie, że prędzej czy później upada. Nie powinniśmy rozmawiać w ogóle na temat stworzonego przez PiS referendum, które dzieli nasze społeczeństwo na tak lub nie. I te pytania są tak surrealistyczne, jak moje pytanie numer 11 referendalne, kółko czy kwadrat? Ja uważam, że ten moment... Takie E.T. phone home, takie trochę. E.T. go home. Tak. No, ona czytała cały czas z telefonu tam, co miała do powiedzenia. Dopiero kwestię kółka i krzyżyk rozumiała całkowicie, więc potrafiła to narysować. Jej rozum ogarnął. Mimo, że ubrała okulary, to tam intelektualnie jest może jest dlatego założyła okulary. Tak? Kto pisał czasami jej to? Czasami niektóre kobiety tak robią, żeby wyglądać inteligentnie. Tak, bo może tam z Białorusi ktoś jej pisał tam te... Może nie. Jakiś ten. Kto? Aleksander. Alek, ja za wolno czytam, pisz to wolniej trochę, nie? Dobra. Pani Szostak, panią Szostak, gorąca a teraz linia, tak. Game changer. To miał być game changer tej kampanii. Ta. Miał roznieść PiS. Niczym magiczną różdżką miał zmasakrować zastępy pisowskie. I zapewnić po prostu większość konstytucyjną koalicji. 274 co najmniej. Co najmniej. Game changer, czyli generator. Generator, tak. Czyli co? Wytłumacz naszym widzom, którzy nie wiedzą. Generator, czyli tam się wpisuje jakieś tam, no dosyć randomowe, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, jakieś słowa i tam wyskakuje taki mem, a tam konkretnie był mem, że... Jarosław Kaczyński to zagrożenie. Nie, że ja jestem zagrożeniem, tam właśnie była twarz Jarosława Kaczyńskiego, w ogóle z takim wielkim okiem. Nie, i każdy mógł sobie to wpisywać. I każdy mógł sobie wpisywać słowa, jakie tam chciał. No i traf chciał, że chyba nie do końca to pykło. I wiecie co, mnie pykło, ponieważ Platforma jak zobaczyła, że ludzie wpisują, że Jarosław Kaczyński to zagrożenie dla Tuska, tak, Niemców, tak. KGB, zaraz zobaczymy kilka najlepszych memów. To wprowadzili cenzurę
No i skomentował ten tę cenzurę Sebastian Kaleta, tak. I to, co się stało, bo jak już wprowadzili cenzurę, to znaczy, ludzie ją obeszli. Znaczy, powiedzmy jedną rzecz. Na początku zrobili cenzurę na konkretne słowa, typu Tusk, Niemcy, tak, Unia Europejska i tak dalej. Obeszli, a potem już stwierdzili, że dobra, wycofujemy się z pomysłu. Koniec Game Changera i zamknęli w ogóle ten generator już do generatora. Czy wrócą, czy nie, zaraz powiemy. Najpierw Sebastian Kaleta, który skomentował ten plan chytry. Kampania opozycji to dużo krzyku, mało konkretów. Jeśli coś obiecało, to oczywiście zapomną. Wasza kampania wygląda jak ten wasz wczorajszy generator memów. Inflacja. Najpierw chcieliście cenzurować, a potem to skasowaliście, bo trzeba Polskę Zawsze tak jest, że jak bierze się Platforma Obywatelska za Ciamajdan, to wychodzi jeszcze gorzej. No, tak, wychodzi taki turbo Ciamajdan. Konrad Hryszkiewicz przygotował dla państwa trochę memów, które znaczy, powstały. Znalazłem, żeby nie było, że sam stworzyłem. Tak, tak. Trochę, nie, on sam tam nie siedział i nie. Chociaż nie, ja bez wiem, przesady. Jak ty jesteś człowiekiem, oficerem prowadzącym, to ty takie działania możesz prowadzić. Mogę prowadzić, ale tutaj nie będę wyręczał Radosława Fogla w tej kwestii. Tak, jest lepszy, tak, to prawda. Zobaczmy te memy, które zebrał dla was Konrad Hryszkiewicz. Ja jestem zagrożeniem dla mafii reprywatyzacyjnej. Tak. Ale zwróć uwagę na to oko właśnie, to o którym mówiłem. Tak, tak, oczywiście. Ja jestem zagrożeniem dla mafii w togach. No. Co ci ludzie wypisują? Dajcie ludzie spokój. Internauci, naprawdę. Ja jestem zagrożeniem dla wyprzedaży majątku narodowego. No, tak. No to nie zdziwisz się, że Platforma to zlikwidowała, no właśnie, jak to ludzie wpisywali było. Takie rzeczy. I dla jestem zagrożeniem wpływów. Dla niemieckich wpływów w Polsce. Dla pewnego Webera. Dla pewnego, dla grupy się, Webera. Właśnie było tam dla grupy Webera. A, jeszcze... Ja jestem zagrożeniem dla Rudego i Cwaniakowiego. Proszę, to już jest rymem. Pięknie. Wierszowane. Sytuacja dobrze, tego dynamiczna. Było dużo, dużo więcej. Dużo oczywiście, więcej, oczywiście tylko kilka. Setki tego były, jak nie tysiące. I wszystkie to, w tym tonie właśnie. Jak krew w piach. Przygotowali ludziom generator, to ludzie obeszli. Wprowadzili ludziom cenzurę, to ludzie obeszli. No to co? Zlikwidować demokrację. No zlikwidować, dokładnie, ludzi zlikwidować. Tak, a kiedyś Budka mówił, że Prawo i Sprawiedliwość wam zlikwiduje internet. Tak, a tu chyba jednak... A to Platforma zlikwidowała internet. Dobrze, ale Borys Budka... Taka projekcja może to była astralna. Trochę. Projekcja astralna. Borys Budka idzie jednak do przodu. Tak. Nie zważa na trudności, problemy piętrzące się przed Platformą Obywatelską i pytamy, czy stworzy nowy generator. Nie kłamiemy, posłuchajmy. Przede wszystkim chcemy zrobić taki nowy generator, że będzie można zapytać Jarosława Kaczyńskiego, o czym rozmawiał z Angelą Merkel w 2016 roku na tajnym spotkaniu w Niemczech. Wyobraźcie sobie państwo ukrywane spotkanie Kaczyński, Merkel i nikt nie wie, o czym rozmawiali. Dlatego przygotujemy takie, żeby każdy mógł zadać takie pytanie. Jezu, Borysławie, wystarczy zadzwonić do Donka, Donek zadzwoni do Merkel, to wam powie. A tak w ogóle, to drodzy państwo, chciałem wam powiedzieć, że było to spotkanie. Opisały wszystkie możliwe agencje. Oj, Deutsche Welle, Polska Agencja Prasowa. Kto by tam pamiętał? Kto by tam pamiętał? Spokój. Dobrze, ale okazuje się, że Platforma Obywatelska miewa takie momenty, że wstydzi się swoich wyborców. No proszę. Nie wiedzieć czemu. No właśnie, strasznie. Popatrzcie, zobaczmy. Wierny wyborca Platformy Obywatelskiej w akcji. Wałbrzych, Świdnica, wszystkie gminy wokół. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A może pani zadać pytanie? Zaraz rozmawiamy. Tak, przynosili państwo do nas osobiście, ale to tym wszystkim z państwa, którzy... Okazuje się, że... Nie, no przykre, bardzo przykre. Ale jak też... można tak potraktować wyborcy, własny elektorat? Ale Maciek mówi właśnie mi teraz na ucho, że tak. No, koronny elektorat. Najpierw cenzura w generatorze, tak. Potem likwidacja generatora, a teraz cenzura walka już z własnymi ulicy, wyborcami. No. Ja nie wiem. Dobrze z wyborcami ma natomiast Ryszard Terlecki. O państwo, Ryszard Terlecki, który startuje w Nowym Sączu moim rodzinnym. Mm-hmm. Nie startuje w Krakowie, tylko w Nowym Sączu. Jedzie tam wesprzeć listę. Postanowił zostać, to kim zostać? Zobaczmy. Zobaczmy. Hej, góralu, wracaj do chaty. No właśnie, Ryszard Terlecki tak troszkę chyba nie do końca znał słowa, mam wrażenie, ale jakoś tam sobie poradził. No próbowałbyś... Uważaj, Kubo, co byś ja nie powiedział. No to już są twoje rejony, ja się tutaj na tej... Dobrze, Ryszard Terlecki został góralem, ale poseł Suski z właściwie sobie gracją i wyczuciem postanowił opowiedzieć Superekspresowi, co będzie robił, jak już w wolnej Polsce, razem z tobą, Hryszkiewicz, no i ze mną, Biedroń, trafi do celi. W celi będę malował freski
i pejzaże. Ale to freski to chyba na ścianie, na suficie. Na suficie. Na suficie tej celi. Tak. A, w stanie na pryczy, to będzie malował. A ciekawe, co będzie namalował? Nie, ja nie wiem, na jakieś scenki rodzajowe na przykład, no wiesz. Myślisz? Tak. Dobrze, taka sytuacja jest, jaka jest. I Maciej, jak my z czasem stoimy, powiedz nam. I musimy kończyć niestety. No dobrze, to tylko pokażmy jeden obrazek pana Palikota, który okazuje się ma problemy finansowe. Tak, zobaczmy. Idzie to. Sobota, niedziela, więc sytuacja jest dynamiczna. Holding alkoholowy Palikota i Wojewódzkiego ma ponad 175 milionów zadłużenia i u firmy pożyczkowej pożyczył pieniądze, jednej z wielu, na 240%, ale nie na całą tę kwotę. A to alkohol się w Polsce nie sprzedaje? No to naprawdę. Jak się za coś bierze Palikot, to, to się nie sprzedaje. Tak było, że Związek Sowiecki miałby Saharę, to by zabrakło na jej piasku. Drodzy państwo, kończymy ten program. Uważajcie na alkohol, nie pijcie najlepiej alkoholu w ogóle w ten weekend. Rada programu, nie rada programu, a będzie bądźcie grzeczni. Bądźcie grzeczni. Generalnie bądźcie grzeczni. Mówi wam to Konrad Hyszkiewicz i Wojciech Biedroń. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.